Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z ustawieniem składu jeszcze sam nie wiem, bo jak trudny mecz jest dla nas, mecz z Górnikiem. Jeszcze dzisiaj mamy ogląd, ocenę, wiemy, kto tam nie zagra, wiemy, w jakiej oni są sytuacji. My jesteśmy o jeden stopień lepsi, no, w tej sytuacji. Ten mecz dla nich wcale nie jest bardziej ważny niż dla nas. Będą groźni, bardzo groźni do momentu, uważam, do momentu, jeżeli my zdobędziemy jedną czy dwie bramki, to wydaje mi się, że zejdzie z nich powietrze. Chociaż nigdy nie można tego przesądzać, bo grają tam naprawdę bardzo dobrze zawodnicy, jeżeli chodzi o cechy wolicjonalne, nie tylko piłkarskie, bo na przykład taki Madej to będzie zagryzał wszystkich, żeby wygrać. Po prostu mają takie charaktery. No i absolutnie nie ustawiam się na to, że Górnik pogodził się z tym i jest drużyną skazaną na porażki. Tym bardziej, że jak panowie wiecie, ten przepis jest taki, że 30 meczów gramy po 1,5 punktu za zwycięstwo, a 7 meczów gramy po 3. I po tym podziale to można, panowie, zdobyć tyle punktów praktycznie, ile w jednej rundzie po podziale, bo można zdobyć 21 punktów. Rozmawiałem z jednym i z drugim bramkarzem i dzisiaj panu nie powiem, jaka decyzja będzie. Mamy dzisiaj trening, mamy jutro jeszcze rozruch, ale uważam, że jeżeli mogę ocenić w tej chwili, to nie rozmawialiśmy od piątku o tych meczach. Wczoraj rozmawiałem z jednym bramkarzem i z drugim. Patrzę, jak oni zachowują się na zajęciach. Pełna determinacja, zaangażowanie i wyglądają obydwaj dobrze. Obydwaj wyglądają dobrze. Także nie mam jakichś obaw odnośnie tego, że Mariusz, jeżeli wejdzie, że będzie chciał komukolwiek cokolwiek udowodnić, po prostu będzie bronił najlepiej, jak potrafi w tej chwili. Tak samo Abram, gdyby wszedł, to będzie jego debiut w Ekstraklasie i jest to jeden z chłopaków bardzo ambitnych, o dużych umiejętnościach, trochę tak, można powiedzieć, z ADHD, ale bramkarze w większości tak mają i to też jest dobre. Gramy kolejny mecz o zwycięstwo. Mamy trudne 8 dni. Pogramy z Górnikiem Zabrze. Jedziemy do jeszcze lidera, do Piasta i przyjmujemy bardzo niewygodnego dla nas przeciwnika, dobrze grającego w Zagłębie, derby Dolnego Śląska. Także te 3 mecze rzucą nam więcej światła na to, gdzie jesteśmy. Bo na razie potrafimy grać konsekwentnie. Może się ta gra podobać. Zwiększyła się absolutnie ruchliwość zawodników, zmiany pozycji, pokazywanie się, utrzymanie się przy piłce. Brakuje nam jeszcze skuteczności i dlatego szukamy zawodnika i w dalszym ciągu rozglądamy się za zawodnikiem, który będzie egzekutorem, bo Bill w tej dyspozycji, jakiej jest, jest naprawdę bardzo wartościowym zawodnikiem dla nas w drużynie. Potrafi zblokować defensorów,
potrafi utrzymać się przy piłce, zagrać. Jeszcze w dalszym ciągu uważam, że jak zacznie strzelać, to będzie strzelał.